Hej Sonic, czy to nie ta dziura, o której Tails wspominał? Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sonic Unleashed. Niestety nie będę miał zbyt wiele okazji, aby się wypowiadać w tym odcinku. Professor Pickle! Are you alright? We got here as fast as we could! Professor? Hello? How dare they call this culinary concoction food? Look here, do you see this sorry excuse for a sandwich? The bread should be no less than 3/4 inch thick. Upon it, 1 tablespoon of mayonnaise and a pinch of black pepper. The contents, fresh cucumber, sliced thinly, if you please. Am I quite right, Tails? I know I learned something here today. Professor, it's good to see you haven't changed. But tell me, what brings you here? The menu is hardly worth the trip, if you ask me. No, Professor. We came here to rescue you. Oh? Oh, I see. How rude of me. Right then, first things first. It's about time someone taught the chef here how to make a proper sandwich. You can file a complaint later, Professor. Let's get out of here before Eggman's welcoming committee shows up. Oh, yes, quite. But let us be sure to collect the contents of that vault before departing. Ah, thank you. Those documents are our only hope for surviving this crisis. Let's go. There's no time to lose. I'm half starved after being fed nothing but those terrible sandwiches. Want some chocolate, Professor? My, my. Don't mind if I do. These ancient documents are known as the Gaia Manuscripts. They tell the legend of a disaster that befell our planet some tens of thousands of years ago. A disaster? Quite. And according to the Gaia Manuscripts, this isn't the first time the planet has been broken apart into pieces. The cause lies at the very core of the planet. All the phenomena we've witnessed are the direct result of one creature. The hyper-energy organism spawned at the planet's core, Dark Gaia. So how do we stop this Dark Gaia and put the world back together? Luckily, Dark Gaia has yet to be fully reborn. We most likely have Dr. Eggman's premature wake-up call to thank for that. If we act now, we may be able to restore the planet by returning power to the Chaos Emeralds. Sonic, you must travel to each of the temples listed in the Gaia Manuscripts. The planet's power will restore the Chaos Emeralds, and in turn, the Chaos Emeralds will restore the planet and help it heal naturally. Cóż, a gdzie są świątynie Gai? Rozszyfrowanie manuskryptów Gai ujawni lokalizację świątyń. Moje początkowe wyniki badań wskazują, że świątynia znajduje się w Mazurii. Eggman poszukuje tych samych wskazówek co my, prowadzących do świątyni Gai. To, że mroczna Gaia jest niestabilna, daje nam przewagę do Mazurii. Sonic, jakiś gościu z dziwnym wąsem powoduje panikę. Moment. Czy to Eggman? Get out of here! Who do you think? Who are you? Fear not, my good villagers. If you all behave, I won't have to do anything nasty. All you need to do is tell me where the Temple of Gaia is. We're not telling you anything! So, you dare to defy me, do you? What? Sonic! Yo, Eggman!
Thanks for that little skydiving adventure the other day. I should have known you'd still be alive, you stubborn little hedgehog. What are you doing out here? I see no reason to tell you. In any case, I'm busy. Farewell! Hey, wait! That's playing dirty! Come back! Just ignore him. Is everyone here all right? Yes. 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 Thank you. We can't thank you enough for helping us out. Więc do ciebie nazywają Sonic. Dziękuję, że przybyłeś tam na ratunek. Jestem Gwek, starszy wioski. Oboje jesteście bohaterami za ocalenie naszej wioski. Jak możemy wam się odwdzięczyć? O, chcielibyście wiedzieć o świątyni? W porządku. Pomimo, że was nie znam, wiem, że macie dobre serce. A skąd to wiem? Mam swoje sposoby. A wy macie te fragmenty tablicy. Cisnąć, pociągnąć, przekręcić. Produkt jest gotowy. Wyszedł całkiem nieźle. Czyż nie? Nazywa się tablicą planety. Ta tablica jest kluczem, by otworzyć bramę Gai. Ścieżkę do świątyni Gai. W naszej wiosce znajduje się święta świątynia sprzed wieków. W rzeczywistości to brama Gai. Włóżcie tablicę do drzwi wewnątrz bramy, by otworzyć ścieżkę do świątyni Gai. Szukajcie strażników tablic planety w innych miejscach i proście ich o pomoc. Naprawdę tutaj brakuje jakiegoś poziomu pomiędzy, dlatego że porwanie profesora, potem od razu jest znaleziony, więc właściwie po co? Nie mógłby od razu być w tym swoim laboratorium? Niektórzy narzekają na Sonic Forces, że tam Sonic był odnaleziony trochę zbyt wcześnie, tylko tam przynajmniej był jakiś poziom pomiędzy, a tutaj ciągiem tyle informacji, tyle ekspozycji, właściwie to bardziej instrukcja była. No ale jaki był sens porwania tego profesora, skoro potem jedyne co trzeba było zrobić, by go uwolnić, to krótka sekcja w Visual Novel, podczas której właściwie z nikim nie gadamy. Cóż, po prostu zapychacz. Behold, my new power, Egg Beetle, go! No, w końcu wracamy do gry. Mamy pierwszego bossa. Egg Beetle. Żeby go zaatakować, musimy zaatakować kokpit Eggmana, kiedy nie jest otoczony tym zielonym polem siłowym. Bardzo się tutaj przydają pierścienie, dlatego się przydaje boost z oczywistych przyczyn. Nie tylko po to, żeby dogonić Eggmana, ale również by go zaatakować. Kiedy raz go walniemy, najlepiej boostując, to wtedy możemy go walnąć wielokrotnie, kiedy się odbija. Dlatego tą walkę możemy zakończyć bardzo szybko. Limit czasu jest tutaj naprawdę bardzo swobodny. Ten limit czasu jest wyłącznie na rangę S. I jeśli nie zdążymy, to wtedy od razu dostajemy rangę C chyba. Generalnie to w bossach są dwie rangi, albo jest ranga S, albo ta gorsza. Zmieni się nam perspektywa na dwuwymiarową. Najpierw musimy unikać rakiet. Rakiety lecą tak pojedynczo, przez co mamy okazję zobaczyć, kiedy ta rakieta będzie lecieć i przeskoczyć nad tą najniższą. A jak wyższa leci, to po prostu nie podskakujemy. Tutaj zrobiłem błąd, dlatego powinienem zrobić comic attack zamiast boostu, no i niestety oberwałem. No ale teraz jest dobra okazja do tego, żeby walnąć Eggmana. Kilka razy go odbiję i już został boss pokonany w nieco ponad minutę. Dobra minuta zapasu czasu. Naprawdę jest to bardzo prosty i przyjemny boss, ale jednocześnie taki
No taki dynamiczny, no. Czuć, że z tym bossem Eggman naprawdę się postarał, a nie piła przyklejona do Eggmobila na łańcuchu. Świetny pierwszy boss, naprawdę. Is that the Temple of Gaia? Let's check it out. Whoa, awesome. What is this place? Hey, Sonic. There's something weird here, right in the middle. Hey, what's this hole? Wait! There could be some kind of... Whoa! Hey! What's that? Wahoo! The emeralds come back to life! This was the Temple of Gaia! That's gotta be why Eggman was so keen on taking the place over! Here we go again! No i pierwszy fragment planety wrócił na swoje miejsce. Czyli właściwie to nic się nie zmieniło, bo i tak ten kontynent jest oderwany od całej reszty. Do zobaczenia w następnej części. Zagrajmy w Sonic Unleashed. So you dare to defy me, do you?